Hej Sam, o welcome na te szwedzkie memester. Hej, hej i witajcie na szwedzkim z Mesterem. Nazywam się Szymon, a dzisiaj kontynuujemy serię dla nieco bardziej początkujących, chociaż temat nie tylko początkujący może się okazać przydatny, bo powiem kilka słów o tak zwanych frugie ur, słówkach pytających, które, jak sama nazwa wskazuje, mogą być przydatne do tworzenia pytań w szwedzkim. Także jeśli ciekawi Was ten temat, zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do słówek pytających, na wstępie warto w ogóle wspomnieć, jak pytania w szwedzkim się tworzy, a tworzy się je na szczęście dosyć prosto. Polega to na tak zwanej inwersji, czyli zamianie miejscem podmiotu oraz orzeczenia w zdaniu. Szyk zdania jest generalnie w szwedzkim dosyć ważną sprawą. W zdaniu twierdzącym na przykład zaczynamy sobie od podmiotu i potem mamy orzeczenie. Na przykład takie zdanie Han kommer från Polen. On pochodzi z Polski. Jest zdaniem oznajmującym i żeby zrobić z tego pytanie, musimy właśnie zamienić miejscami ten podmiot han oraz orzeczenie kommer i wychodzi nam pytanie kommer han från Polen, czy on pochodzi z Polski. I właśnie z tym szykiem zdania będziemy mieli do czynienia zazwyczaj po tych słówkach pytających. A co to za słówka? Można sobie skojarzyć, że najczęściej są to słówka zaczynające się na V. Mamy więc na przykład słówko vem, czyli kto, na przykład vem är det, czyli kto to. Mamy też słówko vo, czyli co. Możemy się więc spytać vo sa du, co powiedziałeś, co powiedziałaś. Tutaj taka mała uwaga fonetyczna. To słówko czyta się nieco inaczej niż się pisze. Tego ostatniego d zazwyczaj nie wymawiamy. I nie jest może wielkim błędem powiedzieć vod, ale w takich codziennych sytuacjach raczej słyszymy właśnie vo. Swoją drogą, jeśli chcecie usłyszeć więcej o takich częstych redukcjach w szwedzkim, to też nie tak dawno na naszego YouTube'a wleciał filmik o tym. Także zapraszam do spojrzenia. Jeśli chcemy spytać się o miejsce, użyjemy z kolei słówka var, na przykład var bor du, gdzie mieszkasz. I tutaj też mała uwaga, var tyczy się bardziej właśnie tego, gdzie ktoś jest, gdzie coś się znajduje. Natomiast jeśli chcemy się spytać o coś związanego z ruchem, tak jak polskie dokąd, użyjemy już słówka vart, na przykład vart går du, dokąd idziesz. Odpowiednikiem polskiego skąd jest z kolei varifrån, na przykład varifrån kommer du, skąd jesteś, skąd pochodzisz. Tak jak więc mówiłem, zazwyczaj te słówka zaczynają się na V, ale no niestety nie zawsze, ponieważ mamy jeszcze na przykład słówko när, kiedy, dotyczące czasu. Spytamy się więc na przykład när ska vi gå ut, kiedy wychodzimy. I ostatnim już z tych słówek na dzisiaj jest hur, czyli jak. Możemy się na przykład spytać hur mår du, czyli jak się czujesz. Tutaj też jeszcze mała dygresja, hur lubi się łączyć z rozmaitymi przymiotnikami i przysłówkami, tworząc nieco dłuższe frazy. Widać to chociażby w takich pytaniach jak hur länge ska vi åka? Jak długo będziemy jechać? Hur stor är din lägenhet? Jak duże jest twoje mieszkanie? Czy hur gammal är du? Czyli tłumacząc dosłownie, może nie brzmi za miło, jak stary jesteś, ale tak po prostu po szwedzku pytamy się, ile masz lat. I to już tak jak mówiłem, wszystkie te słówka pytające na dzisiaj. Zdecydowanie myślę, warto je znać, bo bardzo często się w szwedzkim przewijają, po prostu bez nich jest ciężko. Ale jeszcze na koniec mała informacja dotycząca takiej specyficznej konstrukcji, której w szwedzkich pytaniach często można usłyszeć. Vo plus czasownik plus för. Jest ona dosyć może trudno przetłumaczalna na polski, bo po polsku po prostu inaczej byśmy sobie to pytanie ułożyli, ale w szwedzkich pytaniach można ją usłyszeć dosyć często. Zaczynamy więc od słówka vo, potem czasownik, o który chcemy się spytać, potem właśnie słówko för i na końcu rzeczownik, o który się pytamy. Możemy się więc na przykład zapytać vo har du för numer, dosłownie co masz za numer, czyli jaki masz numer, vo har du för bil, co masz za samochód, czyli jaki masz samochód. I zamiast tego har może tam wlecieć dowolny inny czasownik, na przykład vo kör du för bil, i co jeździsz za samochód, tłumacz to dosłownie, czyli jakim samochodem jeździsz, czy vo läser du för bok, jaką książkę czytasz. I to już wszystko, co o słówkach pytających chciałem dzisiaj powiedzieć, także mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, bo temat jest, tak jak mówiłem, ważny i dla początkujących, i dla bardziej zaawansowanych. Na koniec tradycyjnie jeszcze zapraszam Was na grupę Nauka Szwedzkiego na Facebooku, na której parę razy w tygodniu wrzucam jakiś nowy post, i na mesterowego Instagrama. Też jestem bardzo ciekawy, czy może są tematy, o których Wy szczególnie chcielibyście posłuchać. Może coś w szwedzkim sprawia Wam szczególne kłopoty, czy jest dla Was szczególnie niejasne. Bardzo za taki feedback byłbym wdzięczny. I jeszcze raz dzięki za uwagę. Tack för uppmärksamheten. Och vi ses nästa vecka. I do zobaczenia za tydzień. Hej då!